dzień dobry wiewiórki i bobry, witam was w 14 odcinku Mieszczucha na roli. I na początek pewnie zastanawiacie się, czemu mam po raz trzeci z góry, z rzędu, tę samą koszulkę. Albo wiem dlatego, że nagrywam właściwie tego samego dnia trzeci odcinek. Ponieważ tak to się wszystko składa u mnie z czasem, że muszę zrobić sobie zapas, aby zostawić sobie ciągłość na kanale. No a przecież lepiej zawsze, że materiały są, niż ich nie ma, prawda? No. Mówię troszeczkę ciszej z racji tego, że jest późna godzina, a właściwie no bardzo późna godzina i muszę niestety być troszeczkę cicho. A jeżeli się zastanawiacie, co tutaj tak odstaje mi roleta, no to za roletą schował się kotek mój, Filipek, sobie tutaj jest. Nie będę go nawet dotykał, bo jak go dotknę, to on się odezwie, wstanie, przyjdzie, miłość, love i w ogóle. No taki, pocieszny zwierzak, słuchajcie. Dobra, kochani, dzisiaj nie ma gościa ze mną. Nie będzie w każdym odcinku gość na Mieszczuchu, tak samo jak w sąsiadach, ponieważ no, to tak czasami wiecie, czasami jest tak, że no, muszę sobie sam po prostu, sam se. Moje trzecie imię, sam se. Ja se lubię sam se porobić, pograć i tak dalej, porządzić. Ale na spokojnie, kochani. I tak będzie dzisiaj sporo do zrobienia. Już wszystko objaśniam, już wszystko tłumaczę. Wsiadamy w mojego case'a, który stoi obecnie pod sklepem i ruszamy do dzieła. Słuchajcie, najpierw to ja muszę właśnie ze sklepu przewieźć tym case'em siewnik, a właściwie sadzarka, bo to w kategorii sadzarki jest. Siewnik do kukurydzy, no sadzarka, okej. Okay. Muszę przewieźć tą sadzarkę do siebie na farmę, tam napełnić ją nasionami, ponieważ nawóz sypki już tutaj w sklepie kupiłem, napełniłem. Sadzarka jest wypożyczona i muszę nasypać sobie nawóz, ponieważ na polach 26, 28 i 26, 28 oraz 30, gdzie ostatnio Rafał w poprzednim odcinku je łączył, kończył łączyć te pola, będę sobie siał słonecznik. Słonecznika jeszcze nie robiłem tutaj na mapie w tej kampanii na Lubelskiej, więc chętnie sobie ten słonecznik zasieję. Co prawda ja zbierałem słonecznik z pola 46, kiedy je kupiłem, bo on tam był. No ale dobrze jest mieć też słonecznik w silosie, a nie wiem, ostatnio były fajne ceny za słonecznik. No już troszeczkę spadły. Było 1900, ale widzę, że znowu rośnie w PGR Lubelskie, więc może znowu wróci tutaj ta cena. No zobaczymy. Rzepak widzę fajnie stoi, a rzepaku akurat mam psińco. No nic, no i żaden rzepak mi na polach nie rośnie. Jeżeli chodzi o resztę moich pól, no to wszystko jest w fazie wzrostu, właściwie już ostatniej fazie wzrostu. Niebawem będą żniwa. Jest całkiem możliwe, że w odcinku sąsiadów żniwa wykonam wraz z gościem na sąsiadach, tutaj będzie u nas gość. I teraz tak, wsiadam do case'a, jadę i tłumaczę, dlaczego ja zrobię postój u mnie na farmie, bo będę robił postój na farmie, słuchajcie, ja nie będę od razu jechał siać. Dlaczego? Ponieważ najpierw muszę na te połączone pola, świeżutkie połączone pola, moment, jak to tam wygląda, aha, ja sobie go tutaj muszę podnieść do góry. Oj, ale nie zbiornik, tylko o, to, dobrze. Słuchajcie, ja muszę sobie najpierw wysypać wapno, rozsiać wapno na tamtym polu, tym dużym połączonym, no bo wymaga tego gleba, wymaga wapna, więc ja to wapno sobie teraz rozsieję najpierw, zawiozę sobie ten siewnik, tą sadzarkę i będziemy rozsiewać wapno po prostu, nie? W ten sposób to zrobię. No a potem jak rozsieję wapno, zabiorę się za siewy, no i myślę, że to jest plan na dzisiejszy mój odcinek. Słuchajcie, ja tak się zainteresowałem tymi końmi ogólnie i mam te dwa koniki. Powiem wam, że no tutaj dużo osób mówi właśnie, że to jest niedopracowane, że to mogłoby być zrobione lepiej, że to tak nie działa fajnie, jak mogłoby działać, nie, z tymi końmi. One tam mają, wchodzą w dziwne kolizje z obiektami, z płotami, z drzewami i tak dalej. No zresztą widzieliście w poprzednim odcinku z Rafałem właśnie, kiedy jechałem, no to tutaj no, ciężko się manewruje tymi końmi, to jest fakt, ale dźwięk tych kopyt na różny dźwięk pod kątem powierzchni, po której się jedzie, to mi się bardzo podoba, to jest bardzo fajne i ja nie wyobrażam sobie, żeby to mogło działać inaczej.
czy jedziemy po jakimś klepisku, po jakiejś zbitej drodze, czy tutaj po asfalcie, no to brzmi to inaczej. No i powiem wam, że kurczę, jakiś taki klimat jest w tych koniach. Muszę przyznać, że jest taki klimacik. Ja wam potem jeszcze coś pokażę, jak nie zapomnę, bo wiecie, jak to ze mną jest, nie? Oj, się tutaj Kejsiel rozpędził z górki, to trzeba ostrożnie. Oj, moment. Aj, dobra, wjadę inną drogą. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że kurde, ta modyfikacja Enhanced Vehicle Extension, czyli mówiąc normalnie, według nomenklatury z poprzednich części gry, Drive Control, on sprawia, że ja mam takie wrażenie przynajmniej, że wszystkie ciągniki, maszyny ogólnie, czy kombajny, czy ciągniki, gorzej hamują. Mam takie wrażenie nieodparte, że on jakby, ta modyfikacja pogorszyła hamulce. Tylko, że nie jestem właśnie pewien, czy ta modyfikacja, czy jeszcze inna modyfikacja, którą mamy tutaj, a mianowicie modyfikacja na ulepszone hamowanie silnikiem, bo domyślnie jest tak, że jak się puści gaz, nie, w ciągniku, no to on tak bardzo, o cholera, ale się wrypałem, to on tak bardzo mocno od razu hamuje praktycznie, nie, zwalnia wręcz tak, no, niebotycznie zwalnia, można powiedzieć. I praktycznie nie trzeba używać hamulca czasami. No a tutaj jednak zmniejszenie tej siły hamowania silnikiem to jednak była lepsza decyzja, słuchajcie. No i tak sobie myślę, że to może być też, może też na takie hamowanie za pomocą pedała, czyli tego hamulca roboczego, też to może wpływa. Cholera wie, powiem wam szczerze, no ale naprawdę w jakim ciągnikiem bym nie jechał, no to ja muszę praktycznie cisnąć pedał w podłogę, żeby on wyhamował. Także no, nie wiem, może ktoś z was wie coś na ten temat, to byłbym wdzięczny za jakąś informację w komentarzu, w sekcji komentarzy. Dobra, ja tutaj sobie poodpinam to, zostawię tak byle jak, na razie. Potem to sobie napełnię. Cyk, tak, bardzo ładnie. Potem to sobie napełnię, no i tak to będzie po prostu tutaj wyglądać. Ja teraz tylko podczepię sobie rozsiewacz wapna i nie wiem, jak tam jest napełnienie. Chyba go trzeba będzie dopełnić do końca i pojadę sobie na to duże pole, połączone pole z tych kilku właśnie, rozsiać to wapno. No i tak będziemy działać. Tutaj stoi ten fend cały czas, bo on, ja go tutaj zostawiam na odcinek sąsiadów. Jeszcze będzie jeszcze gość na sąsiadach, Szymon, który właściwie jako taki bardzo, bardzo pierwszy się zgłosił do udziału i na odcinku sąsiadów będzie on tutaj u mnie na farmie mi pomagał, więc ten ciągnik jeszcze zostawiłem, tamten leasing nie jest jakiś wysoki, a ja też biedny nie jestem póki co, no mam troszkę tego euro, kurde, trochę mnie ucho, włosy zaswędziały, także no, oj, dobra, o, cholera. Dobra, podjedziemy tutaj, żebym tylko. Dobrze. Wapno na szczęście nie jest drogie, ale schodzi go dużo, nie? To trzeba przyznać. Chociaż ja tutaj mam tą bredalkę rozbudowaną na maksa, czyli no, pojemność jest maksymalna, te tarcze wysiewające, no i ta pokrywa jest, więc ona jest tutaj stuningowana jak się da praktycznie. No a jednak i tak to wapno schodzi dosyć mocno, no ale ono na szczęście nie jest drogie. My tutaj właśnie ostatnio chwaliliśmy z Rafałem tą funkcjonalność i ja nie przestanę chwalić Farminga właśnie za to, że doszły sensowne chwasty, a czy sensowne chwasty, no. Czy te chwasty są sensowne, to jest też kwestia sporna, ale że ogólnie doszły jako tako interaktywne chwasty, powiedzmy, z nami i to wapno, to zawsze jakaś dodatkowa robota na polu, fajna sprawa. Dobra, ja sobie wyjadę tędy, głównym podwórkiem, głównym wyjazdem. Ode mnie tutaj z gospodarki będzie mi tak łatwiej, bliżej i przyjemniej. Pojadę sobie. O, Antek! No, czekaj, idę i raczej się jadę, bo następny Antoni już mi ciśnie. No i teraz powiem wam szczerze, ja tak z przyzwyczajenia do ETS-a i ATS-a patrzę w te lusterka tutaj, nie? Jak skręcam czy coś, jak jadę tutaj z jakimś przyczepą, czy właśnie jakimś rozsiewaczem, czy czymkolwiek ciągnionym, no to ja tutaj sobie zerkam w lusterka. I przypomina mi się, że kurde, Farming od tylu edycji nie potrafi zrobić porządnych lusterek. Ale dobra, bo już znowu zaczynam schodzić na tematy wad Farminga 19. A to nie ma sensu. Tu nie o to tutaj chodzi. Oj, Kejsior.
pod tą górkę te 214 koni się troszeczkę męczy. Dobra, i teraz tak, jak to pole ugryźć, bo ono mi się wydaje, że poprzecznie jak będzie szedł tam, tutaj, a z drugiej strony wizualnie to wygląda, że tak jest. No dobra, właściwie to może nie ma aż takiego znaczenia teraz. Zobaczmy. O, dosyć szeroko łapie, nie wiem, czy tyle, nie będzie za duży odstęp. Moment, ja tutaj sobie poprawię, wycofam i się ustawię może bardziej do tego boku pola. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dobra, cyk. No, i będzie. Będzie spoko, dobra, jedziemy. Jedziemy z tym wapnem. Jest, łapie całe pole. No, prawie, prawie, dojadę troszeczkę tak. A, wjadę na miedzę. No, teraz jest ok. Także super sprawa z tym wapnem, mi się to podoba. Ja tutaj właśnie nie całe pole wymaga wapna, no ale skoro ja je połączyłem, to sobie jakby całe zresetuję, nie? W sensie przygotuję to pole już tak po całości, żeby ono równo, potem ta gleba równo jakoś miała równe właściwości, powiedzmy, i wymagania. Także to lepiej zrobić tak. I teraz moment, moment, żebym ja tutaj się gdzieś nie wdupcył. Okej, okay, dobra. Nie szkodzi, jest okej. Okay. To ja sobie może naokoło pojadę. O, tak. Cyk, pięknie. No, prawie pięknie. Oj, cholera. Włączyłem przez przypadek za wcześnie. No, ale to nic. Stać mnie na to wapno. Spoko. 82%. No, nie jest źle. Na pewno będę musiał dojechać, uzupełnić. I ten. I zobaczymy. No, słuchajcie, kochani. A tutaj widzę, że mi wszystko ładnie rośnie, są te wszystkie tutaj zboża w ostatnim fazie wzrostu. O, tutaj właśnie mam jeszcze to siano, a trawa już następna zaczęła rosnąć. Żebym znowu nie miał takiej sytuacji jak na Millenkreis, gdzie pokosy zostawiłem w trawie, ona wyrosła i potem ich nie było widać. Tylko że to były pokosy w sumie trawy, a nie siana, więc... O, ciekawe czy wapno... Nie, wapno na trawie nie widać, na szczęście. Dobra, spoko. No, także tak to jest. Słuchajcie, ostatnio mnie naszła, z Jackiem tak rozmawiałem i też możecie tutaj mnie ewentualnie doinformować, czy to jest prawda, odnośnie tego, że środkiem chwastobójczym można pryskać zanim chwasty wyrosną. Ja to testowałem tutaj i na razie faktycznie, bo wiecie jak tu z chwastami jest, one nierówno rosną. Miałem także one tak po polu szły do góry schodkami, co jakiś tam czas one się pojawiały, te chwasty na kolejnym, na kolejnych częściach pola. I słuchajcie, sprawa jest taka, że ja się tak zastanawiałem, czy można jakby zanim wyrosną chwasty wylać ten środek chwastobójczy, znaczy zrobić oprysk tym środkiem, tym herbicydem, i czy to zadziała w taki sposób, że te chwasty tam nie wyrosną, nie, w ogóle. I powiem wam, że zauważyłem, że tak to działa, tylko teraz nie wiem, czy to zadziałało dlatego, że na części... Ło cholera, tu komuś wjechałem. Czy na części, czy to zadziałało dlatego, że na części polu już się jakieś chwasty pojawiły i jakby skrypt, mimo tego, że na całym polu tych chwastów jeszcze nie było, jakby działał w taki sposób, że te chwasty były na całym polu, czy po prostu faktycznie można sobie na przykład obsiać, spryskać herbicydem i chwasty już nie wyrosną wcale, nie? Jeżeli tak, no to byłaby super sprawa. Ja tego jeszcze nie testowałem po prostu, dlatego się was pytam, czy to tak zadziała, czy tak można robić. Czy rolnicy tak robią na przykład, że jakimś tam środkiem przeciwchwastowym leją, po prostu robią oprysk, czy faktycznie czekają dopiero jak te chwasty się pojawią na polu. No bo tu, ja tak mówię, no ja bym, jeżeli już coś na przykład wiem, no to chciałbym takiej wiedzy się tutaj trzymać, nie? I w miarę realnie, powiedzmy, jakoś tam sobie pograć. Także za takie informacje jestem bardzo zawsze wdzięczny. Już nieraz tutaj mnie uświadamialiście, bardzo mi się to podoba. No, na tym to też polega, no, o to tutaj chodzi w tej serii. To jest super sprawa. I teraz tak, jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, teraz mi się przypomniało, że miałem wam o tym powiedzieć. Słuchajcie, ja tak sobie ostatnio byłem, ojejku, nieładnie teraz zrobiłem. Ostatnio byłem sobie wybiegać koniki i pojechałem sobie, słuchajcie, ja wam tu zaraz pokażę, tylko się ustawię, i pojechałem sobie, wyjechałem sobie tak z mojej farmy tutaj, tą drogą,
tak jak jechałem z tym, z Rafałem, tylko że pojechałem sobie bardziej tutaj, w to miejsce. I teraz tak, patrzcie, tutaj jest taka parcelka za 625 tysięcy. I powiem wam jedno, tutaj jest taki rejon, na północ tutaj od pola numer 1, jest taki rejon, że on jest w miarę płaski, otoczony drzewami, ale tam jest taka jakby łąka w środku tego. Kurczę, że wiecie, że jest w miarę równo, w miarę równo. Tam nie jest idealnie płasko, ale jest w miarę równo. I wiecie, w takim kurczę, w takiej scenerii, to nawet taka, popatrzcie, jest taka odnoga tej dróżki polnej, leśnej właściwie, bo tutaj są lasy już tak bardziej. No, taki teren lesisto-łąkowy, można powiedzieć. I tak wiecie, co pomyślałem, że kurde, szkoda, że ja tego nie zauważyłem wcześniej, bo tam byłaby kapitalne miejsce, żeby postawić swoją gospodarkę od zera, powiem wam. Od zera, wiadomo, no. Te 1 250 000, które mieliśmy na start, każdy z nas, no to tutaj by mi nie wystarczyło zupełności. Musiałbym dobierać pożyczkę, dobijać do tych 500 000 pożyczki i jeszcze by mi brakło na pewno na wszystko. Ale kurczę, szkoda, że tego nie zauważyłem, bo do mojego upodobania, takiego wiecie, ślamazarnego progresu, to byłoby kapitalne, ponieważ no, dojazd do pola miałbym taki, a czy do gospodarki przez drogi polne, nie? Fajna sprawa, więc mógłbym sobie na przykład kupić jakiegoś Dodge'a Rama, bym tutaj wrzucił do modyfikacji, czy jakiegoś podniesionego pick-upa, powiedzmy, albo jakiegoś innego SUV-a. I mając taką dużą parcelę, mógłbym nawet spokojnie tam sobie założyć jakieś niewielkie pole. Ale i tak sobie wyobraziłem, że gdybym tam postawił, kupił tą ziemię i tam postawił gospodarkę, zobaczcie, jakie to byłoby super miejsce na jakiś większy padok dla koni. Taką stadninę bym sobie mógł tam wręcz urządzić. Oj, tutaj wjechałem w słup. Moment, mam mało wapna, to ja ich tutaj poskładam. I od razu, najlepiej już, od razu już pojadę się załadować kolejną porcją wapna, żeby dokończyć to pole. I wiecie co, i tak mówię, kurde, szkoda, że ja o tym nie pomyślałem, nie? Że my tutaj oglądaliśmy te gospodarki gotowe, które Riot postawił, a tam jest naprawdę takie fajne miejsce, gdzie w miarę można sobie tam ewentualnie coś pomyśleć. Ja w kolejnym odcinku, może na u sąsiadów, jak będę jechał ewentualnie z Szymonem wybiegać koniki, to my tam zajedziemy i po prostu pokażę wam tą miejscówkę. Bo to jest tak niesamowicie urocze miejsce na takim odludziu. Ja z jednej strony chciałem mieć tak gospodarkę, wziąć sobie bardziej taką w centrum mapy. Tutaj, no w centrum, tak blisko cywilizacji można powiedzieć, ale teraz tak sobie myślę, że kurde, byłaby ciekawa odskocznia. I wiecie co? Jak tutaj się dorobię troszeczkę, to może się tam przeniosę, przeprowadzę się tam. Sprzedam tutaj ziemię, to co będę miał i tam po prostu zbuduję swoją gospodarkę. No tu chłopaków pewnie zaskoczę w tym momencie. No słuchajcie, no teren tam nie jest idealny, no ale zobaczcie, no tutaj teren był też niby sprzyjający i tak ciężko jest go tutaj, kiedy się stawia obiekty, jakoś wyrównać. Więc powiem wam szczerze, na mnie by to jakiegoś tam mega złego wrażenia nie zrobiło wcale. Miałbym to gdzieś wręcz, bym powiedział, że tam coś jest nierówno, bym sobie to gładził, gładził i aż w końcu by mi się udało, nie? To fajnie tutaj zrobić sobie. I powiem wam, że to jest fajna opcja na temat, jeżeli chodzi o jakiś taki cel tutaj w tej kampanii, nie? No bo wiecie, no tutaj co, areału póki co powiększać nie zamierzam jakoś mega, no bo nie potrzebuję póki co. Zbieram teraz na ciągnik duży jakiś, jeden, albo po prostu, nie wiem, inny jakiś, po prostu na drugi ciągnik, który będzie robił za główny ciągnik na mojej farmie. Zbieram też na prasę większą niż tą sipmę, którą mam teraz. No i słuchajcie, no to byłaby super sprawa, nie? Mieć taki cel, a tam będzie potrzeba dużo gotówki, naprawdę. Pól bym stąd nie sprzedawał, przynajmniej nie wszystkie. Sprzedałbym tą ziemię, gdzie jest gospodarka, tą parcelę. Obiekty, no wiadomo, bym sprzedał. Z jakąś tam stratą zapewne. Chociaż za te obiekty i tak dużo by nie było, bo te obiekty od Modding Welta, one wcale nie są jakieś mega drogie. Więc ja bym też dużo potem przy odkupie za nie nie dostał. I powiem wam, że no kurde, kusi mnie to strasznie, żeby tak totalnie pójść pod prąd, nie? Żeby wykorzystać z 5 gospodarek, które są na mapie, po prostu przenieść się w totalne zadupie, gdzie nie ma gospodarki, gdzie ja to sobie sam muszę zbudować. Mamy tutaj wgrane modyfikacje na jakieś różne płoty i tak dalej. Ja bym sobie ogrodził to elegancko.
Trzeba by było tam zrobić fajną wycinkę drzew. I no nie wiem, powiedzcie, co wy o tym myślicie, o czymś takim. No dla mnie super sprawa. I wiecie, tutaj mam taką bardziej w miasteczku, nie? Gospodarkę. A tam bym sobie tak zrobił takie wiecie, no taki emeryt. No takim zadupiu już tak, nie? Odpoczywa, dycha sobie po całym życiu pracy na roli. No słuchajcie, to potrwa, to potrwa oczywiście. No to nie jest tak, że z dnia na dzień to sobie opanuję. Tutaj jeszcze mam cel krówki, nie? Przecież ja na mleku też chcę się dorobić, chcę troszeczkę zakosztować tych krówek, tej hodowli. No i to by mi na przykład bardzo odpowiadało. Tak jak mówię, no. Ale no, ciekawostka. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Ja wam to pokażę w kolejnym odcinku, albo może zobaczymy, jak to dzisiaj z czasem będzie. Chociaż raczej wątpię, że zdążymy. Raczej nie zdążę dzisiaj, bo wapno i potem jeszcze ten zasiew. To jest zaplanowane, ja to chcę zrobić, bo jak ja coś zaplanuję, to ja to wolę sobie zrobić na odcinku. Może nawet nie zdążę siewów tutaj dokończyć, bo ja się chcę trzymać tego mojego czasu mieszczucha tutaj. 40 do 50 do godziny, powiedzmy, kiedy gram solo. I no zobaczymy, jak to będzie zresztą. Najwyżej wam to pokażę na sąsiadach, jak pojadę objechać koniki. Ja sobie to muszę zanotować, żebym nie zapomniał potem, kiedy będziemy nagrywać sąsiadów. Także no, no dla mnie rewelacyjna sprawa, kapitalna rzecz wręcz. No i kurde, no takie naprawdę pójście pod prąd, nie? Niewykluczone, że będzie mnie to wkurzać, ta gospodarka tam. Bo wiecie, teren i tak dalej, no ale ten teren właśnie na przykład nie jest taki jak tutaj. Ja tak sobie tutaj nad tym właśnie sobie myślę, nad tym się zastanawiam, żeby tak sobie pójść. No ja tylko liczę na to, że nikt z chłopaków nie podpieprzy mi tego pomysłu i nie wyprowadzi się tam przede mną. Chociaż nie, podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że nie. Może nawet któryś tutaj z chłopaków przejmie moją obecną gospodarkę i takie to będą sąsiedzkie konotacje, jakieś takie roszady na tej mapce. A my tutaj planujemy zostać długo na tej mapce, więc no tak wręcz wskazane jest, żeby sobie coś tam wymyśleć, nie? Jakąś taką moją fanaberię. Bo ja, słuchajcie, ja też chcę wykorzystać tą funkcjonalność, żeby po prostu móc budować gospodarkę od zera samemu. Coś, czego właściwie bardzo na bardzo małej ilości map z modyfikacji jest w ogóle coś takiego. Bardzo często właśnie mapmakerzy stawiają już gotowe gospodarki i no korzystaj, nie? Wybierz sobie którąś albo po prostu no usiądź na takiej, na którą tutaj narzucam na mapce i tyle, no i koniec tematu. Słuchajcie, no. No i teraz ja tutaj hamulec, kurde ten, a on się kula. No z górki nie jedzie, ale no jakaś tam fizyka jest, no to też trzeba się cieszyć. Słuchajcie, no. Dlatego mi się bardzo ta opcja właśnie podoba. Taki mój planik zaplanowany. Takie kurcze, to będzie takie moje oczko w głowie, nie? To tamta miejscóweczka. Super sprawa. Lubię właśnie takie ciekawostki. Takie czasami tak pod prąd, nie? Tak pójść, kurde, 5 gospodarek, każda inna do wyboru, a nie dup. On se pojedzie na koniec mapy i tam se założy gospodarkę po prostu. No ja dopiero, prawdopodobnie gdybym ja to wyhaczył wcześniej, to bym już tam był może nawet. Bo ja tutaj co prawda wójciowi mówiłem, że ja nie chcę być gdzieś na odludziu, dlatego na przykład nie wybrałem tej gospodarki, tej baronowej, na której teraz siedzi Bartek, bo ona jest tak z boku mapy, nie? Na wschodzie mapy. Ja wolałem sobie właśnie tutaj bardziej strzelić tak bardziej blisko cywilizacji. No ale też z drugiej strony teraz tak sobie myślę, że kurde no, fajna perspektywa, jeżeli chodzi o jakiś taki przyszły cel tutaj. Dobra. To ja tak, odstawiamy sobie rozsiewacz wapna i trzeba się zainteresować tym siewnikiem. Dobra, ja tutaj nie będę się bawił w jakieś takie realistyczne sypanie nasion. Mega surrealistyczne sypanie nasion do siewnika, bo to nie o to tutaj chodzi. Ale bo to chcę tak troszeczkę na szybkości zrobić. No ale trzeba to tutaj napełnić i przynajmniej zacznę ten zasiew tutaj. Tak żeby po prostu ewentualnie może mi tutaj gość na sąsiadach pomoże w tym. Potem i dokończy to za mnie po prostu, no ale to zobaczymy, na spokojnie jest czas, nie ma się co
Gonić nie ma się co spieszyć, słuchajcie, dobra. Aj, niepotrzebnie go gasiłem. Tylko sobie pokrywę zdejmę. Dobra. I teraz tak, bierzemy tego dzielonka. Dzielona. On ma widły? Ma widły, dobra. I teraz tak, żeby mi się tamta paleta znowu nie wywróciła. Bo ona tak jest, kurde, krzywo. Ona mi się tak ustawiła dziwnie po prostu. O, dobra. Dobra, zaskoczyło. Może nie jest idealnie, ale... I co się z nią stanie? Została. Okej. Okay. No to dobrze. A, dobra, skoro już tak wyjąłem, to... Chociaż, kurde, nie wiem, jak się do tego siewnika sypie nasiona, bo tu z przodu jest nawóz. Momencik. Ja go muszę najpierw w sumie rozłożyć. Rozłożę go. Może się tutaj pod F1 coś... Nie, no jest pokrywa otwarta z tego. Zamykamy. Moment. Obniżę. I co teraz? No cały czas ta pokrywa się. Nic, dobra, wiecie co, ja to zrobię inaczej. Ja podjadę po prostu tym John Deere'em tutaj z tą paletą, o. Już powinien złapać. Zauważyłem, że te sazarki mają bardzo niską pojemność. I to jest dziwne. I moment, jak to będzie się uzupełniać? No nic tutaj się nie otworzyło. No ładnie. Już widzę, że jest pełny. Pełna sadzarka. Zresztą ja będę tutaj obracał po 10 razy. Masakra. Dobra. Zgaszę jelonka. Szkoda paliwa. On tutaj niech sobie stoi z tym workiem. Z tym big bugiem. Dobra. Złożył się, złożył. Okej, okay, no to jedziemy w pole. Co jest? Aha, podnieść go może trzeba. Dobra. Coś tam się przyblokowało. Tego podniesiemy i... Dobra, ruszamy w pole. Pole czeka. W końcu jakiś inna roślinka, jakiś inny plon będę miał. A ja tutaj lubię się płodozmianem bawić, jak już tu nieraz wspominałem zresztą. Warto przecież, nie? I potem po słoneczniku znowu będzie orka, więc słuchajcie, no zapnę sobie głębosz. Do głębosza zapnę sobie siewniczek i będę miał taki ładny agregacik siewny z głęboszem i sobie pojadę potem coś innego obsiać, nie? To jest fajna sprawa. Mi się to właśnie podoba, że orka tutaj jest po takich roślinach jak słonecznik, kukurydza i bulwiaste. To jest dobra rzecz. Jakby to sobie pojechać? A pojadę sobie też od tego boku. O, dobra. Ja tu zacznę go rozkładać, żebym wiedział mniej więcej, ile to ma być. Szerokości, o tyle, ok. A znacznik sobie walnę, skoro już są te znaczniki, to sobie skorzystam z nich. A pojadę z zewnętrznej kamery, tyle wam powiem. Tym razem. Moment, pyk. Dobra, jest. Idzie. Znacznik jest. Z. Dobra. Moment, jeszcze sobie może troszeczkę dojadę. O kurde, on już działa ten znacznik. Dojadę sobie tak, żeby tutaj omijaka przy krawędzi pola nie zostawić. O! Powinno być dobrze, nie? A co ma być nie tak? Musi być dobrze. Dobra, i ruszamy. Jedymy z tym koksem. Ło, widzę, że Casior tutaj ma naddatek mocy, a wiecie co? A wezmę sobie z tej kamery jednak. Polecę, o. Tak mniej więcej. Będę sobie patrzył tutaj do tyłu i... No zobaczymy, czy on będzie łapał całe pole. Wszystkie miejsca na polu, bo to różnie też z tym tutaj bywa. Albo mi się wydaje, albo mi się znowu kierownica tutaj, profil... Czasami mi się, słuchajcie, profil z Logitecha resetuje, że na przykład nagle mi się robi 900 stopni podczas gry. Dziwne to jest, denerwuje mnie to momentami, powiem wam szczerze, no ale muszę Alt-Tab przechodzić, jakby otwierać sobie na nowo LGS-a i potem... I potem, kurde, no tak jakoś to dziwnie się z tym działać, dobra. Znacznik schowamy na... zmienimy na ten drugi. Okej, okay. No dosyć... Dosyć niezła ta szerokość jest robocza. Oj, złapał. Chociaż jest podniesiony. No ale dobra, nie szkodzi. I oczywiście jak to było? Środkiem, tak? Żeby to złapało. Okej, okay, dobra, no to lecimy. No, nie ma co. Nie ma na co czekać. Siejemy. Ten zbiornik mi tak, nawet jak jest podniesiony, ten przedni to tak nie zasłania zbytnio, więc jest dobrze. Okej, okay. No ja jestem teraz ciekaw, jak ja tu będę miał z nawożeniem, bo... Mi się wydaje, że ja to przeorane pryskałem. Wiem, oprysk na przeoranym
Na ściernisku to wiem, że można, to już mi jeden z was uświadomił. Ale na przeoranym, czy to ma sens? Zrobiłem oprysk na przeoranym, zanim posypałem wapnem, więc teraz może być tak, że już będę miał drugi stopień nawożenia w tym momencie. Chociaż nie, bo nawóz pewnie idzie przed nasionami, więc. A zaraz zerknę na mapkę z ciekawości. Tutaj widzicie, zrobiła mi się taki kurde omijaczek paskudny. Dobra. Jak to wygląda na mapie? Gdzie są te pola? Tutaj. Skład gleby. Aha, bo tutaj tu i tak jest pełne stadium nawożenia, bo tutaj były ziemniaki, które ja przeorałem, więc one jakby zrobiły zapoplon. I tak to wyszło. No dobra. Nie szkodzi. To nawet dobrze. Będę tylko patrzył sobie potem, gdzie ewentualnie nie pryskać, żeby niepotrzebnie nie marnować tego oprysku. Dobra. Tak, cyk. Znacznik. Maszyna w dół i ruszamy. No, jest fajnie. Dziwnie ten znacznik tutaj tą teksturę zrobił na tym wapnie. Kurde, tu nie wiem, jak to tutaj jest w końcu, bo to było przeorane i chyba jak się robi znacznik na orce, znaczy sieje się ze znacznikiem na orce, no to chyba robi się tekstura po kultywacji, po kultywatorowaniu No ale to i tak dziwnie wygląda, taki jakiś szeroki on jest ten ślad. Na pewno nie jest znacznik skiby. No nic, dobra. Kolejny pasek lecimy. No w sumie to te nasiona widzę aż tak nie schodzą mega szybko. Więc nie ma tragedii. Dobra. Wycofamy. Pyk, pyk, żeby to tak sprawnie mniej więcej szło. Przerzucę sobie znacznik. Dobra. No i teraz słuchajcie, jest to na takim etapie, myślę tutaj, że już nie muszę tak naprawdę na gwałt sprzedawać tych moich plonów. Tak sobie ostatnio właśnie pomyślałem, że mogę spokojnie sobie pozwolić na to, żeby czekać na lepsze ceny. No ja tutaj co prawda cały czas teraz troszeczkę z pieniędzmi idę w dół, no bo tutaj co chwilę albo jakieś nasiona, albo jakiś nawóz, albo wypożyczenie jakiejś maszyny czy coś, nie wiecie, tam też dodatkowo jakieś inne koszta też naprawy i tak dalej. No i to jednak na ten moment nie zarabiam, bo miałem, słuchajcie, miałem 180 tysięcy jakoś niedawno jeszcze. Teraz już mam 151. No a tutaj wypożyczyć, potem po północy leasing, nie wiadomo, się płaci i chociaż powiem wam, że niektórzy mówią, że to się nie opłaca, nie, wypożyczanie maszyn, ale z drugiej strony widziałem youtuberów grających farminga, którzy mają taką strategię, że korzystają, pracują tylko na wypożyczanych maszynach. Taką mają filozofię gry, że nie kupują maszyn, tylko je wypożyczają. No słuchajcie, coś w tym jest. Powiem wam, że na przykład mam znajomych fotografów, którzy nie kupili sobie nigdy żadnego sprzętu. Poza komputerem do pracy, monitorem graficznym i kalibratorem tego monitora. Jeżeli chodzi o aparaty, obiektywy, no to im się opłaca wypożyczać, no bo słuchajcie, i może tutaj jest na przykład podobnie w rolnictwie. Cholera wie, nie wiem, nie znam się, jestem z miasta. To widać, słychać, czuć na kilometr, nie? Także wiecie. Słuchajcie, no bo wychodzi tak. Wypożyczenie pełnoklatkowego aparatu, nie? Wychodzi im 120 zł na dobę. I oni powiedzmy jadą na ślub, robić ślub. Zdjęcia na ślubie i na weselu. No to powiedzmy aparat 120 zł, 50 zł obiektyw, ewentualnie dwa obiektywy, no to liczmy nawet te dwa aparaty na dwie osoby, na dwóch fotografów. No to zamykają się powiedzmy w 500 stówkach, łącznie z wszystkim, nie? No a za ślub na przykład inkasują parę tysięcy. No to powiem wam, że no płacą za wypożyczenie tyle, ile by płacili za powiedzmy ratę, jakby kupowali taki sprzęt dla siebie. No bo wiadomo, jak tam się inwestuje, no to przeważnie w jakimś tam kredyciku biorą sobie fotografowie sprzęt, jeżeli kupują na własność. Więc no faktycznie, no taka metoda może być opłacalna. Już tam pomijam też fakt, że jeżeli są stałymi klientami tej wypożyczalni sprzętu, no to też mają jakieś upusty, nie? Także może tutaj jest podobnie, nie? Widziałem właśnie, jest taki youtuber, nie pamiętam, Legendary Drop chyba on się nazywa, polski oczywiście, że on tak specyficznie prowadzi rozgrywkę, bo on nie robi czegoś takiego jak ja, czy jak wujek, czy Mafia Solec, czy tam inni tacy, co nagrywają tak typowo tego farminga, let's playe, tylko on robi tak, że po prostu wypuszcza co kilka dni odcinek
właśnie 10-minutowy, 15-minutowy, gdzie prezentuję jakieś takie timelapsy, czy nie timelapsy, tylko takie skróty z rozgrywki i objaśnia to, co robił. I on właśnie ma taką serię, gdzie gra na wypożyczonych maszynach tylko i wyłącznie. I powiem wam szczerze, że kurde, nie głupie to jest w sumie, nie? Tylko że zaś z drugiej strony, wiecie, to jest tak, że ma się praktycznie dostęp do większości maszyn na samym początku, nie? Bo tam na wypożyczenie stać tam w miarę, powiedzmy. No potem wiadomo, z czasem stać na coraz droższe, coraz lepsze maszyny, na wypożyczenie coraz lepszych maszyn. No ale to jest takie, kurcze, no... mimo wszystko tak, kurde, no... Wiecie, gdyby może farming miał więcej funkcjonalności, jakieś przetwórstwo, można byłoby sobie na przykład ustalać, objaśnić, zaplanować jakiś profil swojej gospodarki, swojej rozgrywki tutaj sensowniej, nie? No to by to miało jeszcze większy sens, jak najbardziej. No ale wiecie, kiedy mamy tutaj praktycznie, wiecie, główny zysk ze sprzedaży plonów, ewentualnie jakichś tam odzwierzęcych produktów, mleka, jajek, czy chociażby ze sprzedaży świń po tuczu, nie, no to, no to tego przetwórstwa praktycznie nie ma, no bo co najwyżej to możemy sobie te plony właśnie dla świń trzymać, no bo świnie chyba wszystko zjedzą. No tam krowy i owce, no to tam wiadomo, tylko tam i konie, no to co tam mamy? Siano, pszenicę, znaczy siano, pszenicę, jęczmień, pszenica, jęczmień dla kur i co, owiec i siano dla tego, dla koni i no owce to tylko trawa i sianko, nie, więc a reszta plonów gdzie, nie? Więc tylko na sprzedaż. Gdyby w farmingu było więcej przetwórstwa, gdyby w ogóle było przetwórstwo, no to może faktycznie taka strategia leasingowa, jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarki i posiadanie maszyn, miałaby większy sens. Przynajmniej w ogóle może miałaby jakiś sens, nie? Nie byłoby to takie głupie. No a tutaj, no to kurde, no tak, no wiecie, ja tam lubię mieć swoje, nie? Dlatego ja na przykład... Ja wiem, jaką będę miał radochę i satysfakcję, kiedy kupię sobie ten ciągnik w końcu duży. I teraz właśnie, słuchajcie, kochani widzowie, możecie mi proponować, co bym ewentualnie mógł sobie kupić. Ja na pewno chcę kupić klasa, ale jeżeli macie jakieś propozycje innej maszyny, innego ciągnika, no to chętnie wam chętnie wysłucham waszych propozycji, ja sobie obejrzę. Mamy tutaj coś takiego, że ustaliliśmy między sobą, że na gospodarstwie tym PGR możemy jakby wypożyczać maszyny albo kupować je testowo na konto, z konta tego gospodarstwa, żeby móc obejrzeć je sobie wewnątrz. No bo słuchajcie, mi brakuje tutaj w farmingu tego, że kupując maszynę w sklepie nie mamy możliwości zobaczenia jej w środku, interioru tego całego, nie? Tylko z zewnątrz ewentualnie. Także no... tutaj Giants by mogło pójść bardziej w ślady SCS-u i zrobić tak, że jak kupujemy na przykład w ETS-ie ciężarówkę, no to możemy ją sobie obejrzeć, nie? Wewnątrz tam jakieś detale sobie ustawić i tak dalej. No a tutaj tego nie ma, tutaj tego troszeczkę brakuje i jednak powiem wam, że fajnie by było, gdyby to było. Dlatego ustaliliśmy sobie, że wypożyczamy na koszt PGR-u maszynę pod sklepem i można sobie to obejrzeć. Tam stoi tych ciągników dużo na tym PGR-ze. Trochę poszaleliśmy ostatnio sobie. Zresztą PGR jest bardzo na minusie, z tego co widziałem, chyba minus 20 tysięcy ma. No w końcu słuchajcie, no PGR-y plajtnęły, nie? Padły, więc z historycznego punktu widzenia wszystko się zgadza, można powiedzieć. Także no nie ma tragedii tutaj. Dobra, słuchajcie, ja chyba zdążę obsiać sobie to pole tym słonecznikiem. Tak, zdążę obsiać tam, chociaż kurde, dużo mi zostało, powiem wam szczerze. A już jest 39 minuta odcinka, no dobra, no ile obsieję, tyle obsieję i będziemy się żegnać. No ja sobie to poza odcinkiem już dokończę, już takiej resztówki nie będę zostawiał dla gościa, no sąsiadów, no, to nie ma sensu. Damy gościowi lepszą robotę, a widzę, że mi tutaj pola wyrosły. O, teraz zauważyłem, że ja tu żniwa będę miał. Ło, no to będzie... Będzie bardzo bogaty w żniwa odcinek. Trzeba będzie pilnować cen i wywozić to albo do skupu bezpośrednio, albo do silosa. No, ja teraz, tak jak mówiłem, chcę czekać na ceny. Nie sprzedawać na szybko, szybko na już, żeby gromadzić te pieniądze na początek. No bo myślę, że taki początek gospodarki to już mam za sobą raczej i teraz to już taki rozwój idę. Kotek mi miał, czy bo chcę wyjść z pokoju.
Teraz go nie wypuszczę, nie mam jak, bo jestem tutaj uwięziony w tym momencie. A nie chcę sobie tutaj zepsuć open trucka, który tutaj o, śledzi moją twarz. Nie wiem, co by się stało, gdyby teraz te diody tak wyszły całkowicie z zasięgu. Dlatego póki co, no kotek będzie musiał poczekać. Chociaż kurde, szkoda mi go, chyba go wypuszczę, słuchajcie. Zaraz, moment, tylko dojadę sobie tutaj. A, wypuszczę go, Borocka, bo może siku mu się chce. Jeszcze się zdenerwuje i zrobi mi żart gdzieś tutaj w pokoju. Już, Filipku, już cię wypuszczam. No, on taki jest tutaj, słuchajcie. Nic się nie dzieje, no to sobie kotek śpi. Zaczynam nagrywać, no to on aktywacja, nie? Aktywacja. Tutaj mi się teraz ociera około nóg cały czas i teraz w końcu znowu chce wyjść. Dobra, moment. Zaraz do was wracam. Filipek. Ok, już jestem. Kotek wypuszczony, zadowolony. Wybiegł sobie radośnie z pokoju. Pancio go wypuścił. No, widzę, że nie straciłem tutaj żadnego połączenia z tym kamerką. No to super, słuchajcie, bo ten free track na czapce to już to byłby już koniec. Tam nie było nic, co mógłbym. Chociaż to jest kwestia może aplikacji do obsługi tego modułu. Cholera wie, bo chodzi mi o to, że. Gdyby tam na tej czapce ten free track, ten stary, który miałem, bym wyszedł z zasięgu, diody by wyszły z zasięgu kamerki, no to już bym miał koniec, nie? Ciężko byłoby go przywrócić do pionu z powrotem. A tutaj skrót klawiszowy, cyk, centrowanie. Działa. Polecam, jeszcze raz polecam gorąco. Może będę bardziej wylewnie polecał, kiedy mi sprzedawca zapłaci za reklamę. Bo dlaczegoż by nie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o sprzęty, które mi się podobają, które mi pasują, to ja tam powiem wam szczerze, że chętnie bym zareklamował za grube pieniądze, ale szczerze. Nie tam, że zapłacili mi to chwale, nie? Wiadomo, o co chodzi. Tak to tutaj jest właśnie. Na tych YouTubach. Na początku to wiecie, to było takie wow, nie? YouTuberzy reklamują, no to będzie fajne. Czy blogerzy nawet sami tam, nie tylko YouTuberzy, ale i blogerzy. Na swoich blogach, nie? A potem to te reklamy zaczęły być na tych YouTubach i blogach takie bezczelne po prostu i powiem wam szczerze, a szkoda strzępić ryja, naprawdę. Wiadomo, no, jeżeli ktoś się utrzymuje z YouTuba, no to głównie ze współprac, no bo z wyświetleń reklam, tych, które są tutaj na YouTubie, no to tam są grosiwa jakieś marne, kopiejki wręcz ruskie. Także no, nie za bardzo. No a tutaj jednak z takich współprac komercyjnych, no to jest więcej pieniążków. Dlatego no, na początku to było takie wow, nie? A potem to już wiecie, różnie to bywa, nie? Powiem wam szczerze, że gdybym miał taki wybór, to ja bym chętnie na przykład i gdyby coś takiego się wydarzyło, że miałbym jakąś współpracę, jak najbardziej bym przystał, pod jednym warunkiem, że to byłaby marka, którą lubię, z której korzystałem już wcześniej i która mnie nie zawiodła, nie? Na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o marki, z którymi mógłbym współpracować na YouTubie. Tak hipotetycznie, no to powiem wam tak, Converse, bo uwielbiam ich trampki. Jestem wręcz fanboyem trampek Conversa. Mam moją parę Conversów już czwarty rok i są w zajebistym stanie dalej. To jest jedna marka. Druga marka to jest Martin, producent gitar. Marka gitarowa, amerykańska. Mam Martina. To są moje ulubione gitary. Podoba mi się filozofia i podejście tej firmy do tego tworzenia i tutaj mógłbym współpracować. No ale oczywiście mimo wszystko nie za darmo, nie? Tak to jest, no. Także no, jak mnie tutaj sprzedawca na YouTubie w poszukiwaniu recenzji swojego produktu znajdzie, no to mail jest w opisie do filmu biznesowy. Słuchajcie, bije mi już na dekiel. Bije mi na dekiel, to jest ta godzina, wiecie? To jest już ta godzina.
Także no. Także tak to tutaj jest z nami. Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy kończyć ten odcineczek. Zostało mi tutaj jeszcze troszeczkę, no ale jednak to jeszcze troszeczkę kursów też będzie, więc ja tutaj nie będę was już zatrzymywał. Mamy 46 minutę materiału i myślę, że to będzie akurat wystarczające. No słuchajcie, sprawa jest taka, że teraz po tym mieszczuchu, którego właśnie oglądacie, będzie odcinek z serii Sąsiedzi. Będę kontynuował tutaj pracę u mnie, no i zapewne będą żniwa, bo tutaj mi pola pięknie wyrosły, więc aż się prosi o żniwa. W kolejnym odcinku zasiądę za kierownicą mojego Lexiona i ruszymy. No i oczywiście, no, muszę wam pokazać tą miejscówkę, gdzie planuję się na starość wyprowadzić tutaj. Kiedy już będę starym szarpejem, takim siwym, zgrzybiałym, pomarszczonym, no to wtedy się tam wyprowadzę, nie? No to pokażę wam z miłą chęcią i przyjemnością tą miejscówkę, bo naprawdę jest mega i robi zajebiste wrażenie. Zajebiste wręcz. Aż omijaka prawie zrobiłem z wrażenia. No. Także w kolejnym odcinku, no, z Szymonem, z gościem w serii Sąsiedzi i oczywiście z wujkiem, Bokunem. Może i Bartek będzie, chociaż nie wiem. Bartek się na razie nie zadeklarował, więc zobaczymy, czy będzie Bartek obecny. Jak będzie, to będzie, nie będzie, to nie będzie. No ale w każdym razie, no, żniwa, koniki. No i zobaczymy, na co tam jeszcze starczy czasu. No bo te odcinki są jednak sąsiedzkie, wiadomo, dłuższe. Dobra, oj, tak tutaj pozwalam trochę lamić niepotrzebnie zupełnie. Po co lamić? Dobra. Moment, tu jest słup, to nie będę znacznika wystawiał. Okej. I ja sobie jadę, a z wami się już żegnam. Widzimy się w sąsiadach. Do następnego. Hejka, strzałeczka. Trzymajcie się. Cześć.